Skoda, że dość rzadko opisujemy życie duchowe w kategoriach blisko-daleko. Na odległość, tak daleko z Panem Bogiem, to my możemy go szanować, uznawać, że jest i nic to nie zmienia naszego życia. Jeśli On nie może się wtrącać w nasze sprawy, jeśli tak wygląda nasza modlitwa, że tam tyle gadamy, że tam nie ma już nawet miejsca, przestrzeni, żeby Pan Bóg mógł coś powiedzieć, w ogóle zakładamy, ja go nie mogę usłyszeć, to jest de facto Bóg martwy, albo jest blisko. Albo trudno mówić o więzi, trudno mówić o przyjaźni, trudno mówić o relacji. Jezus w przypadku głuchoniemego jest tak blisko, że wkłada palce do, do uszu, dotyka śliną języka. Bardzo blisko. Ale tylko tak Jezus może uzdrowić i nas, kiedy wejdzie do środka. Nie będzie Bogiem na odległość, ale dotknie też tego bolesnego, może i wstydliwego, trudnego w nas. No i wtedy on może pracować, uzdrawiać i przemieniać nas ku nowemu.